Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z Europejskiego Rolnika. Dawno nie było odcinków, ale grałem na sobie, ogarniałem po 30 godzinach, jest dużo sporych zmian. Kto był na live'ach, kto wie, jakie to są zmiany i w co zainwestowaliśmy. Jak widzicie, zaraz wam wszystko zaprezentuję. Nie było tydzień odcinków, a teraz postaram się to nadrobić. Dzisiaj sobie ogólnie pojedziemy się, co tutaj jest zasypany już. Case w soi, już dwa pola zasiałem soi. No i co, przejdźmy teraz do zmian. Mianowicie dorobiliśmy się kwoty 100 tysięcy i postawiliśmy taką oborę. No i oborka już sobie stoi tutaj koło domu. Stwierdziłem, żeby będzie najlepiej, żeby stała koło domu. No i tak to tutaj wygląda. Tak właśnie takie zmiany kolorystyczne dałem. Tutaj musiałem trochę terenu wygładzić, te krawężniki, żeby z gospodarki poznikały, i tak to jakoś wygląda. No, moim zdaniem całkiem to wygląda. Tutaj zostawiłem troszkę wolnej przestrzeni mini, ponieważ tu w tą stronę będą zaraz stały świnki w niedługim czasie. I w tym miejscu postawiłem sobie silosy. Dwa takie, no, dwa małe silosy, większych tam nie potrzeba, tak myślę na tę serię. No i jakoś pomału sobie damy radę. Tutaj właśnie taki przejazd, tutaj właśnie powinny być krawężniki, których nie ma. Z nowych nabytków został sprzedany kombajn Russell Massa i został kupiony Massey Ferguson Activa 7347S. No i tyle by było właśnie z tych zmian na gospodarce. Dzisiaj też sobie puścimy pracownika na polu numer 12 z misją, tak myślę. No i tak, teraz zbieramy, żeby postawić gara w tym miejscu, ponieważ jak widzicie, no maszynki się niezbyt mi mieszczą. Aczkolwiek mamy postawimy drugą taką wiatę, żeby te wiaty skomponować w siebie, bo mam pomysł, żeby tutaj te nowe wiaty postawić drugą i dopiero za to wiatę jakieś tam stodołę czy coś dać, nie wiem, zobaczymy, coś tam na pewno postawimy. No nie wiem, na pewno chcę rozbudować tę gospodarkę tak, żeby było dobrze, no nie. No, z ogrodzeniami jeszcze nie myślałem, ale po prostu to dojdziemy do tego w swoim czasie. Tu poza odcinkiem, jeszcze to był na live, sialiśmy tutaj to soję. Kto był na live, to wie. No i co, dzisiaj sobie puścimy na razie wpierw pracownika i pojedziemy siać soję na drugie pole, więc puścimy sobie pracownika na polu 12 z pługiem. Już wtedy w ogóle w nowym patchu widzę, że maszyny podmieniali do misji, no a z takimi maszynami wielkimi to ja misji jeszcze nie robiłem farming, bo na cyfrowi. Ale zrobimy sobie tylko na polu 12, tam druga jest nie za 8 tysięcy, ale to tam tamte nie chcę robić. Teraz to inwestujemy, już będziemy inwestować poza tym garażem właśnie. To będziemy inwestować w prasę i mało będziemy inwestować w te krowy, bo na razie po prostu kupię. Krowy myślę, że się pojawi tak po 50 godzinach gry dopiero, tak żeby zarobić tam tak realnie. Na kredyt w ogóle nie mam jeszcze na tej serii i na razie nie zamierzam brać. No i zobaczymy nam, jak to pójdzie. Ogólnie wczoraj wysłała mapa Lubelska Dolina, jeżeli wiesz o tym. Bo próbowałem zrobić tę serię, ale na razie po prostu chcę skończyć jedną serię, którąś i dopiero zacząć kolejną. Oczywiście dzisiaj sprawdzanie to rozstrzygnięcie, czyli w niedzielę. I tego. No z tej mapy oczywiście, no. Nagrywam to sobie w niedzielę rano i pewnie zaraz ją postawi jakoś, więc takie tu na sorty będą. Jak widzicie, pług się rozkłada. Ja nie lubię tymi pługami orać, nie wiem, ja... Aha, będziemy orać tego, usunięte pole, fajnie. Ja komuś się nie zdążyło wykosić z tego, co ja widzę. A fajnie to zrobili, że jak jest... Usunięte fajnie to wygląda teraz. O, to też wszystko pousychane jest. Chyba mam wyłączone usychanie roślin. Poczekajcie. A, mam włączone, no kurde, no tak myślę, mam włączone usychanie roślin. No to fajnie, dlatego to jest wszystko uschnięte. Ale ja to zazwyczaj staram się to wykosić przed uschnięciem właśnie.
A co on kurde mocny ma ten Nikolan? Ale patrzcie, jakiś, no nie, no myślę, że sobie poradzi tu pracownik to zaoroć, no nie jestem pewny, bo ja chcę gdzie właśnie dzisiaj poświęcić to sobie, tak jak wam mówiłem. Ale sobie wpierw włączę tu uschali roślin, no kurde, no. Jak widzicie tam powłączane to niszczenie plonów, mam tylko włączone chwasty. Ponieważ niszczenie plonów, no kurde, no bez przesady, żeby do opryskiwacza zakładać grube opony i do cienkie opony przy każdym ciągniku. Jak brały się ciągnie na tego, tylko się ugina, to jest Boże, tak? Ale nie ginie pod ciągnikiem, więc to jest trochę tak jeszcze do poprawy w farmingu. Też ten patch nowy, co wyszedł ostatnio na dniach, to popsuł trochę tu strawą na niektórych polskich mapach. Szczególnie na Lipinkach i właśnie na odcinku zobaczycie, jakie sienokosy mieliśmy. Kurde masakra wam powiem, no i dlatego nie widziałem, ale jednak to się okazało, że to jest od patcha nowego. Ale nie cofam już na 1-2, powiedziałem, że jakoś to się przeżyje, no nie? Kurde, jak zwykle tutaj będzie problem z posianiem tego pola, no patrzcie, no. A, no tak, zapomniałem. Tu trzeba tak wolniutko jechać, no. Ale i tak nie sieje. Śmieszne jest to. Ale to jest śmieszne, no nie? Na tym polu to jest w ogóle bardzo śmieszne. Czekajcie, musimy to jakoś pojedziemy w ten sposób, no bo kurde, no ja nie mam pomysłu, jak to siać w to pole. Za każdym razem jak sieje to pole, to mam problem, no nie? Dobra, ogólnie rzepak tutaj posiałem i powiem wam, że się nie opłaca. Zbagł z tego pola się w ogóle nie opłaca. I wtedy wam powiem, nie wiem, czy się tutaj opłaca mi soję siać po raz drugi. I chyba zasiejemy sobie tych pszenicy, bo tutaj soja tym bardziej, nie sypie nam za dobrze. Poczekajcie, ja chcę włączyć siewnik. No posiejemy sobie naprawdę tutaj pszenicę, bo kurde, wam powiem. No za to rzepak i za soję z tego pola dużo nie zarobimy. Pole niby jest duże, ale im większe to tym trudniej je doprawić. No i patrzcie co się dzieje, no nie? Tam już ominąłem, cholerstwo. No nie ruszę, nie ruszę dzisiaj. Odcinek dzisiaj zajebisty będzie. Zanudzicie się na tym odcinku na pewno. Jak to na każdym moim odcinku, ho, ho, ho. No ale no nie mogę, nie, no nie ruszę. 5 minut odcinka już ponad, a ja nawet nie ruszyłem pole dzisiaj. Super, no nie? Ach, ta 19. Ale wczoraj określiłem na mianę pierwszego miejsca na Lipinkach, no nie? Chyba nawet moja. Kurde, ale to jest zbugowane ta gra, no nie, no, zbugowane. Szlak mi już trafia, jak w to gram na pomału. Ten teren w ogóle, jakieś pole zrobię, to powinno nim się mi cokolwiek zasiać, no nie? A się nie widzicie, co on robi. Odpierdalam, tak powiem, w skrócie. Dobra, jakoś to zasiejemy, nie będę się męczył już. Jadę, wjeżdżam tutaj i tyle. No i co, lecimy sobie dzisiaj dalej z siewami. Kolejne siewy. Wiem, możecie być zdziwieni, że znowu siewami i takie inne. No ale no po prostu trzeba było ten odcinek nagrać. Dawno nie było. Ostatnio były żniwa i były chwasty, więc nie siewów nie wiem, kiedy był. Ale jakoś tam były siewy na pewno. No i mówię, co będzie się zmieniało ciekawego na sejwie, to ja mam was będę informował właśnie w takich odcinkach. No myślę, że po tych żniwach by się udało, kurde, kupić chociaż prasę, no nie wiem, kurde, to słomę to nie wiem, czy ja to zbieram. Chyba, że kupimy wszelkie samozbierające i będziemy luzem zbierać, jak to razy. No, samozbierające też tam się niby przyda. I ona jest trochę tańsza od prasy. Bo prasa, na prasę nam trzeba 105 tysięcy, jak widzicie. Zrobimy prasę, ale to nie patrzcie na to też. A wstrzepa samozbierająca 46 tysięcy, no nie? Ale nie wiem, czy to już bardziej wystać w prasę, dołożyć te 50 tysięcy, czy po prostu wstrzepa samozbierająca. No ale zobaczymy po żniwach, bo może uda właśnie zrobić to pole na słomę z pszenicą i pozbierać się słomę. No zobaczymy właśnie. Bo tam jeszcze sobie kupić prasę i w ogóle to trzeba wydać tam nie wiadomo ile kasy. A tak kupimy wstrzepy samozbierające i będziemy sobie zbierać słomę, zamiast dodatkowe pieniądze nam wpadnie na tym. Na pewno więcej prosto się dorobimy niż za tą całą, kurde, jak to się nazywa,
Soja i zapach mi, bo soja i zapach mi spoko, plon, bo drogi, ale kurde, no bez przesady zrobiło. Z takiego pola to ja dostałem ledwo 30 tysięcy, znaczy 20 tysięcy ledwo dostałem za cały plon, znaczy ledwo 30 tysięcy dostałem za cały plon, no więc tak trochę słabo, no. Wiecie, jak soja sami sypy i zapach, no nie, czyli tak trochę średnio. No bym tak średnio to powiedział. Nie wiem, jak tam w ogóle, czy tam coś rośnie na tamtych polach. No, tam to całe jedno już urosło. No tam paseczek został, kurde, no, tam trzeba będzie nawóz posiać i chwastownikiem zrobić. Ale to nie na dzisiejszym odcinku. Na dzisiejszym odcinku się na tym nie skupię. Chociaż mógłbym się skupić, mogę posiał nawóz. Poczekajcie. Jeśli taki wargi odcinek ogarniający będzie niż właśnie chwastownikiem, byśmy zaprosili pracownika z chwastownikiem, bo chwast chyba wszędzie. No, już teraz jakoś się je za odcinkiem jakoś. Tu jest w ogóle fajnie, bo tu jest dużo miejsca zrobione, tak? Właśnie chcieliśmy, żeby ta przestrzeń tutaj została i tu kombajn stoi. Wiecie. O, fajnie. Tutaj to jest ładnie z tymi chwastami zrobione. Nie powiecie mi, że nie. No i niestety muszę tak opuścić się w tym na kostce brukowej czy na betonie. Dlatego w tym miejscu gdzieś postawimy świnie albo kury. No może kury biwy gdzieś tutaj. Znaczy kury to gdzieś biwy trzeba by było postawić, nie wiem. Musiałbym jakiś ten kurnik, jakiś kurnik postawić też w końcu. Ale damy sobie radę, tak myślę. Ile tam w ogóle nasz pracownik ma procent miejsca? Dopiero 13, o matku. Mamy 12 minut odcinka. Dzisiaj też odcinek za długi nie będzie. A wczoraj pod lipinkami się nie podpisaliście. Więc dzisiaj musicie wbić tam jakoś tu ileś łapek w górę. Weź jakąś miniaturkę zrobimy, taką kromasortową. Jest to ogóle. No. Miniaturka na szybko. No my sobie lecimy dalej z siłami. Kurde, no i patrzcie. Kurde, no patrzcie, co się dzieje. Na tym polu nie wiem, co się dzieje. Ja już naprawdę nie mam siły na to pole. Z każdym sianiem jest gowy. Nie wiem, czy ten teren się wyciera, czy co, bo ja już sam kurwa tego dosyć. No, pensja pracowników super, no nie. To pole powiem wam, że jest chęć, jakbym ten cały teren opierniczył i kupił coś porządnego w końcu, ale no dobra, nie będę na razie. Żadnego terenu sprzedawać nie będę. Zobaczymy, ile jeszcze wytrzymam na tym polu sezonu. Ogólnie we wtorek spodziewajcie się odcinka z 11, tak myślę. Myślę, że wszystko wypadło. Jutro też będziecie mieli dwa odcinki, bo dzisiaj się sprawdzanie nie wyrobi wstawić. I raczej jutro dostaniecie sprawdzanie Polski. Ma, znaczy jutro powinniście, a jutro dostanę, powinniście 11 dostać. Znaczy nie wiem, mówi dostaniecie to 11, ale dostaniecie to sprawdzanie polskich nazw. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na tygodniu już dwa odcinki, ciągu dnia będzie. Przez ferie oczywiście. No teraz jest to jeden tydzień ferii. W sobotę może będę miał motor. Już też tak długo nagrywania nie będzie. Po prostu będę chciał jeździć i będę jeździł. Na pewno będę jeździł. I będę tam ogarniał jazdy. Nie no, powiem wam, że całkiem spoko maszyna będzie, tak mi się wydaje. Za to cenę, już to będę się targował, bo cena jest za 2,5. A ja chcę zniżyć do 2000, no nie, czyli 5, znaczy do 200, to tak od 2000, 200, tak może wydać za niego. Rocznik jest 2017. Ma bardzo mały przebieg i myślę, że to taka cena będzie warta, no nie. I uwagi, żeby tam się wypaszyć na to.
nie mówię, żeby lepiej był jakiś samochód inwestować, ale ja tak powiem wtedy, że nie wiem, taki nasy na tym, no motor nie nasy już dawno. Od gimnazjum chciałem mieć motor, ale nie było jak kupić. Naprawkę wtedy też nie zaczynam robić tak szybko. Dopiero może w maju, w kwietniu, więc ja wtedy sobie pojeżdżę trochę tym motorem. Sami wiecie, ktoś ma do czegoś taką pasję, no nie, no ogólnie nie lubię samochody, nie lubię ciągniki, nie lubię motory, no nie. Ja tam lubię wszystko, ja się chciałbym wszystkim się pojeździć. Ciągniki jeżdżę, w tu teraz będę motorem, więc. A później samochodem, wiadomo, no każdy robi jak uważa. No i dobra, lecimy sobie tutaj. Już trochę tego zasialiśmy, może nie za dużo, ale tak prosto jest, jest. Mamy już 16 minut odcinka, więc jeszcze nawet jeden cel zrobimy, będziemy kończyć, żeby tak nie przedłużać, bo mówię, wczoraj podrobili pinkami, się nie popisaliście zbytnio. O, ja też nie mam ochoty nagrywać to darmo, bo sobie tego nikt nie ogląda. Mówię dzisiaj wieczorem, może jutro będzie też live, ale to nie wiem. W środę na live'a nie liczyć się, bo jadę maszynę oglądać. Miałem jechać wczoraj ogólnie, ale wczoraj nie wypaliło i jadę w środę. Wczoraj mi wypaliło właśnie, ale w środę wolno. Daleko nie mam, ale no blisko. No czy blisko też nie mam tak bardzo, ale nawet tu będzie trzeba ten jadę stamtąd, nie będzie komu przywieźć. Przynajmniej zapoznam się trochę z maszyną, jak ona chodzi, jak pracuje, no nie, jak jeszcze poradzimy, czy mało dam rady. Tak, ja myślę, że dobry jest dla nas stanie podczerwiwania. Najlepiej się. Dobra, ogólnie jestem trochę przespany, bo to dopiero po 9 jest, a ja nagrywam odcinek, ale jakoś sobie dam radę. Mamy 18 minut odcinka prawie już, a trochę rozsialiśmy tego pola, wam powiem, jak tam pracownik, 25%, to 8 tysięcy spali za misję, więc znalej luziku. Oczywiście będę się starał zarobić, może na to wszczepę pierwszą samozbierającą. A jeżeli się uda na pracę zbierać, to nazbieram i na pracę. Chociaż wszczepa do belek, to co ja będę chciał kupić, czyli będzie pewnie ta za 70 tysięcy, no nie? Ale to w późniejszym czasie. Na początku będę chciał kupić tą. No kostki się łatwiej ładuje, wiadomo, no nie? Ale też trzeba tam uważać, żeby nie rozwalić. Chociaż jak ja całą tą załadowałem na początku gry na pierwszym patrzył okrągłymi belami, więc myślę, że problemu nie będzie. Chociaż ja już dawno nie ładowałem okrągłych beli, no nie? I powiem wam, że chyba w 19 będzie mi brakowało tego, bo nie ma tych tras do okrągłych belek dużo. Tylko jest dosyć mało prost, no nie wiem, no czy ta jest do okrągłych belek. Tylko, że to od razu owija, no nie? I nie wiem, czy ona po prostu. Ona od razu owija, może właśnie w to byśmy zainwestowali, to byśmy mieli prasę od razu z owijarką, no nie wiem. Napiszcie mi, czy lepiej inwestować w te, w duże kostki, czy w prasę tą. Ta na 4000 i ta na 4000. Tylko żeby się wykosztować na tą prasę, na tą wiarkę, to w późniejszym czasie byśmy mogli, no nie? A tak byśmy sobie kupili to w cenie praktycznie tej prasy, no nie? 76 tysięcy. No może nazbieramy na tamto, zobaczymy jak ona się sprawdzi. No właśnie, okrągłe bele, a pole z górą jest. No i może być problem właśnie. I dlatego chyba będę inwestował w 107 tysięcy kasetów. No zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra ludziska, ja tu już nie przedłużając, będę kończył ten odcinek, to jest 19 minut odcinka. Jeżeli się odcineczek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subika. No i co, ja się będę z wami żegnał. Do następnych, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.